Witam was bardzo serdecznie z Bajhu z tej strony i zapraszam Was do kolejnej serii, gdzie tym razem będziemy podejmować działania w obszarze II wojny światowej w grze RAF The Battle of Britain 1940. Gra autorstwa Johna Butterfielda wydana przez Decision Games w 2013 roku, przepraszam, to jest wersja 2013 roku. Oryginalnie gra została zaprojektowana w 1986 roku, więc ta gra jest tak stara jak ja. Po niej to zdecydowanie mniej widać niż po mnie. Te 33 lata i gra pozwala nam wcielić się w dowódcę Royal Air Force podczas bitwy o Wielką Brytanię i próbować odpierać naloty bombowców Luftwaffe. W tej wersji, ta wersja oprócz tej podstawowej gry, gdzie właśnie wcielamy się w stronę brytyjską, pozwala nam się też wcielić w stronę niemiecką, w stronę Luftwaffe, w stronę osi. I robić te naloty na Wielką Brytanię, a także jest tutaj wersja dwuosobowa, gdzie jedna strona jest właśnie Brytyjczykami, druga strona jest Niemcami i próbują jedna strona jak najbardziej, jak najbardziej zniszczyć Wielką Brytanię, druga strona jak, naj, jak najwięcej zniszczyć w sumie samolotów niemieckich, żeby nie zniszczyły Wielkiej Brytanii. To jest taki, taki cel. Także. Także tak wygląda gra. Sama gra jest, tak jak powiedziałem, głównie gram solo, z dwoma trybami solo. My zagramy stroną brytyjską, bo i stroną niemiecką i dwuosobowej gry nie grałem jeszcze. Więc zagramy tę najbardziej popularną wersję Lion, która jest oryginalna. Zagramy całą kampanię, czyli zaczniemy bodaj w sierpniu 1940 roku, nie pamiętam teraz, z, dat z datami zawsze byłem słaby. I będziemy starać się przetrwać całą bitwę, bitwę w Wielką Brytanię i wygrać ją przede wszystkim. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda gra po stronie niemieckiej, to dajcie mi znać, bo zauważyłem, że nie ma chyba za bardzo, za bardzo filmików po stronie, właśnie niemieckiej w wersji Eagle. Więc no przeczytam zasady i Wam pokażę, jeżeli bardzo chcecie. Jeżeli chcecie, to Twitter, komentarze. Cokolwiek, dajcie mi znać i, i zrobimy coś z tym w późniejszym czasie. E, dzisiaj zrobimy setup. Dzisiaj przygotujemy się do walki o Wielką Brytanię, do tej bitwy z e, 1940 roku. E, no i tyle. Będziemy kontynuować tę serię, e, tak jak powiedziałem, e, do momentu, kiedy nie przegramy jej albo kiedy nie wygramy jej. Także są dwie opcje. Teoretycznie jest chyba niby remis, ale tak, powiedzmy. Więc ja szybko rozłożę komponenty, pokażę Wam dzisiaj, mniej więcej, jak, i jak wygląda setup, co trzeba zrobić, i potem od następnego odcinka zaczynamy, zaczynamy naszą grę. Więc ja w tym momencie na chwilę zamilknę i słyszymy się już przy stole z kamerą w ręku. Także zapraszam serdecznie. No, jesteśmy przy mapie RAF The Battle of Britain. Jak widzimy, widzimy Anglię. Jednak widzimy Anglię w bardzo dziwny sposób, ponieważ południe jest w tamtą stronę, czyli tutaj mamy Poling, tutaj mamy Bournemouth, tutaj mamy Southampton, zaś północna część Wielkiej Brytanii, jak Northampton, jest położona bliżej nas, więc patrzymy na to ze strony północnej, czyli tam jest Europa. I co tutaj trzeba zrobić? Po pierwsze, każda strefa ma jakiś swój numer, czyli to jest 212 i każdy samolot ma też swój numer. Czyli najpierw Brytyjczycy muszą rozmieścić swoje Spitfirey, i Huracany w odpowiednich strefach, czyli na przykład ten Spitfire, czyli 19, 19 Szwadron Spitfire'ów, 19 Dywizja Spitfire'ów, będzie tutaj operować z Duxford. Tutaj widzimy, mamy trzy sektory, czyli mamy sektor 12, sektor 11... Który jest bliżej Londynu, w, oko w okolicy Londynu w sumie. Tutaj też mamy dokładnie tę samą zasadę, czyli Hurricane 151-151 dywizja, w sektorze 5.11 jest na lotnisku w Northweld, więc oni są w tym sektorze. E, oprócz tego mamy tutaj indeks, indeks ABC to jest ważne przy, przy bitwach oraz siłę bojową, czyli ma y mają siłę 3. Spitfire'y mają siłę 4, no i widzimy mamy też jeszcze sektor 10, gdzie tutaj na przykład Middle Wallop jest w sektorze 4 i 3 Spitfire'y stacjonują w tym sektorze na lotnisku w Middle Wallop. Także tak wygląda przygotowanie Brytyjczyków. Bierzemy wszystkie Spitfire'y i Hurricanes, y, które nie mają znaczka rezerwy, czyli takiego jak sobie zobaczymy, takiego R w lewym dolnym rogu. Jeżeli to ma R w lewym dornym rogu, jest to rezerwa, która może dojść do naszych sił w późniejszym czasie gry, i rozkładamy wszystkie w swoich sektorach. Niemcy zaś mają dwie floty, mają Luftflotte 2 i Luftflotte Dry. I widzimy, każdy z myśliwców i bombowców mają swoje hangary, czyli, czyli Luftflotę 2 ma zawsze białą, białą, biały pasek. I widzimy ten biały pasek tutaj na, tym, na tej stuce u 87 Jest to bombowiec. Widzimy grupa, która się nazywa zwei SG ein czy jakoś tak by to było po niemiecku. Ta dwójka na górze to jest desygnacja, do której Luftflotte należy, czyli tutaj jest sztuka z Luftflotte 2, tutaj jest sztuka z Luftflotte 3, jak widzimy, nie ma tego też białego paska przy nazwie, a także jej siła bombardowania oraz siła ataku, jakbyśmy chcieli ją zestrzelić. Ta im większa dla nas, tym jest lepiej. Ten, ta druga cyferka, a także indeks i jak widzimy, każdy ma swój Luftflotte 3, też ma swoje y swoje hangary, tutaj są hangary Luftflotte 2 i tak widzimy U87, Dorniery 17, Henkel 111, U88, Messerschmitty 110 i Messerschmitty 109. Ja generalnie je ustawiam indeksami, czyli wszystkie A, wszystkie B, wszystkie C z M109 są tutaj. Różnica w M110: widzimy jeden indeks A, jeden indeks B, mają takie E. Tutaj są to jednostki elitarne, też poznawane po tym drugim białym pasku na dole. One idą zawsze na górę swoich staków, ponieważ jeżeli możemy wysłać elitarnego M110 do danego nalotu, to musimy go wysłać. Także tak wygląda setup samych samolotów. Do tego widzimy mamy cele podczas e, kam, pełnej kampanii. Cele niemieckie są następujące, czyli niski priorytet są e, industry i miasta, industry czyli przemysł i miasta. E, średnim priorytetem są lotniska i wysokim priorytetem są radary i porty. Potem mamy tutaj też detection track. Zajmę e, ja sobie taki żetonik gdzieś na tym, na tym e, torze. On będzie nam pokazywał, będziemy obliczać, jak szybko dostaliśmy informację o nalocie, który się zaraz odbędzie, albo właśnie odbędzie. Wyżej mamy Luftlotte, Luftwaffe Depletion, czyli jak bardzo, jak bardzo udaje nam się wyczerpywać zasoby niemieckie. Wyżej mamy Replacement Points, czyli i to zaczyna na zero, oczywiście, Luftwaffe Depletion. Replacement Points mamy Experience Pilots, czyli brytyjskich doświadczonych pilotów i Spitfire'y na siódemce. Hurricane'y mamy na dziewiątce razem z bombowcami niemieckimi i Niemcy mają na jedenastce myśliwce. Na górze jest kalendarz, czyli my zaczynamy 11 sierpnia 1940 roku. Jak sobie widzimy, mamy daty co dzień, każdy, każdy kwadrat to jeden dzień. I tutaj też są... E Wsparcie niemieckie, czyli widzimy te 4JG51, które tutaj jest, jak się zesfokusuje, e, te MS 109 ma tutaj takie R na górze, zaraz koło mojego kciuka nad dwójką, i też jest pokazane tutaj, że na tym, na tym polu, sobie zbliżymy, mamy 4JG51, łamane przez 2, czyli to mówi, że. Grupa czwarta JG 51 z drugiego luftfloty, tutaj powinna się znaleźć, więc kładziemy tutaj ją, tak samo robimy z pozostałymi myśliwcami, wsparcia, i bombowcami wsparcia niemieckiego. Jeżeli dzień wskaźnik dnia dojdzie na to pole lub przekroczy je to te samoloty. Te grupy w, dołączą do, do wojny, obok tego kładziemy też Sea Lion Prep. 11 września to jest jakby end goal nasz to jest przygotowanie operacji Sea Lion, kiedy Hitler będzie będzie oceniał czy zrobić czy zrobić tą operację, czyli jeżeli będziemy mieli minus 25 punktów zwycięstwa operacja się rozpoczyna i mamy 10 dni do do powstrzymania Hitlera jeżeli będziemy mieć plus 25 punktów zwycięstwa to operacja zostaje odwołana i wygrywamy a jeżeli będzie gdzieś pomiędzy, to po prostu operacja Sea zostanie będzie przesuwana o jeden dzień aż do 22 września. Jeżeli uda nam się przesunąć przygotowania po 20, na, na datę po 22 września, wtedy wygrywamy. No i widzimy, tutaj jeszcze jest parę dni prowizor prowizorycznych, gdzie może ewentualny D-Day nastąpić. No, i time. Tutaj mamy taki kompas czasu, widzimy od 6 do 18. Ustawiamy time gdzieś na tym na kompasie. Według instrukcji na 6 godzinie ja ustawiam go zwykle na środku. Po prawej stronie mamy Victory Points. To ustawiamy na 0, dodatnią stroną, czyli brytyjską stroną. Gramy z praktycznie wszystkimi opcjonalnymi zasadami, zaawansowanymi zasadami, oprócz nocnych nalotów, czyli nie będziemy korzystać z Blenheimów w tej grze. Więc, przez to ja mam tutaj jeszcze takie dwa tokeny na Ace Pilots, czyli tych weteranów naszych, naszych najlepszych pilotów. Te tokeny zastąpią któryś z samolotów, jeżeli na to zasłużą. Tutaj też mamy nasz Toteboard, gdzie będziemy zarządzać operacjami na lotnisku. Na każdym z, widzimy, z lotnisk widzimy: mamy Sand Eval w sektorze 1.10. Jest to tutaj na południu kraju, Sand Eval. To jest jego tote board, więc to będziemy bardziej zarządzać podczas, podczas gry. Także tak wygląda setup planszy. Z innych rzeczy na planszy mamy tutaj raid display, który pokazuje nam walkę. Mamy miejsce na straty i lekkie niemieckie, na straty ciężkie i brytyjskie i niemieckie. Mamy tabelkę na pogodę, a także sequence of play dla Raf lion która widzimy składa się z kilku punktów, i dla gry dwuosobowej, która też składa się z kilku punktów i też jest rozgrywana na tej mapie, ponieważ do wersji Eagle mamy osobną mapę w pudełku. Do gry też dochodzą kilka kart. Widzimy, mamy cztery talie kart: mamy eventy dni, tak zwane day cards, mamy event cards, force cards i dwustronne target cards. Z tych kart należy je potasować, jednak z niektórych talii trzeba wyciągnąć kilka kart i tak jak sobie zobaczymy z event cardów z day event, z event cardów tak, wyciągamy karty o numerach 129, 130, 131, 132 i 133, i 134 czyli od 129 do 134 te karty są na razie poza grą to jest event deck w tym dwustronnym Target deck wyciągamy o wiele więcej kart, bo wyciągamy karty od do 60, a zaczynamy od numeru 35, czyli od 35 do 60 kolejno. Wszystkie karty są usuwane na razie z gry. I z Force Cards usuwamy 4 karty: 87 do 90. To są karty, które też chwilowo są poza grą, które będą dochodzić w trakcie gry więc tę talię na razie trzeba dać gdzieś na bok. Resztę kart oczywiście tasujemy. Karty celów po przetasowaniu należy przełożyć. I tyle. Do gry są jeszcze dołączone dwie kostki, dwie D6, standardowe. Ja korzystam z takich małych markerów, które po, pozwalają mi zapamiętać, gdzie jest cel ataku, a także które, które szwadrony nasze, które eskadry Mogą przechwycić ten nalot. No i tutaj mamy parę dodatkowych żetonów. Żetonów jest troszeczkę więcej, ale reszta leży sobie w pudełeczku. Ja dodatkowo bardzo polecam przed zagraniem ściągnięcie z Board Game Geek flipbooka. Ja mam to w wersji 1.3 AC 4. Jest to flipbook autorstwa Alana Desmeta tak pisanego. Oryginalnie zrobiony przez RockPi przez takiego użytkownika. Bardzo polecam, ponieważ z tym flipbookiem bardzo rzadko będziecie musieli zaglądnąć do instrukcji. Jest tutaj cały setup z małym błędem w jednym ze scenariuszy i potem lecimy po kolei według tego, tej sequence of play mamy nazwę, co się, co ty, jak, jak ty, jaki, jaką fazę mamy, a także co w tej fazie się dzieje i jak się dzieje więc bardzo polecam tego flipbooka ja jeszcze musiałem ściągnąć combat table, który wygląda tak ponieważ w mojej kopii akurat nie było combat table, więc ściągnąłem taki mniejszy combat table razem z bombing table obok żeby wszystko było na jednym, na jednej karterce i to tyle jeśli chodzi o setup jesteśmy gotowi na odp odparcie miejmy nadzieję Miejmy nadzieję niemieckich, niemieckich nalotów. Powiedziałem wam, jak wygrywamy. Wygrywamy jeszcze, w, jeśli kiedykolwiek będziemy mieć 35 punktów zwycięstwa, to jest automatyczne zwycięstwo. A także automatycznie przegrywamy, jeżeli kiedykolwiek będziemy mieć minus 35 punktów zwycięstwa i tutaj widzimy, za co zdobywamy punkty zwycięstwa, za, to, za co Niemcy zdobywają punkty zwycięstwa. Taka malutka tabelka. Dla przypomnienia, znajduje się także na planszy, więc tak naprawdę, jeżeli... Z... Obeznacie się z zasadami, wszystko co potrzebujecie do gry jest tutaj na planszy. Ja mówię, korzystam jeszcze z tego flipbooka, który przypomina mi, co i jak się robi, jeżeli czegoś zapomnę. Ale ta gra ma na, tyle, jest, ma na tyle dużo zasad, że czasem się o którejś zapomina, jak to się robiło. Ale to wszystko ode mnie dzisiaj. Tak jak powiedziałem, jesteśmy gotowi. Na obronę Wielkiej Brytanii przed, przed Niemcami, przed państwem Osi, przed, przed nazistami, w sumie. I już w następnym odcinku będziemy zaczynać tę obronę, ponieważ setup skończyliśmy, więc czas zacząć grać. Ja Was bardzo zapraszam do dołączenia do mnie w następnym odcinku. Tymczasem, ja byłem z Bajchu. To był RAF The Battle of Britain 1940 od Johna Butterfielda i Decision Games. I mam nadzieję, że dołączycie do mnie w następnym odcinku, gdzie zaczynamy grać. Tymczasem, do usłyszenia. Cześć.